zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witamy was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina Teo z Łuczu. Dzisiaj jest z nami Misiu na występach gościnnych. Dzień dobry. Dzisiaj graliśmy w Wirtualną Rewolucję, którą w Polsce wyda wydawnictwo Czacha Games. Gra, która jeszcze nie jest na półkach sklepowych, ale już jest rozpoczęta jej przedsprzedaż. No i parę słów o tej grze. Tak, należy też wspomnieć, że Wirtualną Rewolucję otrzymaliśmy od wydawnictwa Czacha Games, za co bardzo serdecznie dziękujemy, że mogliśmy właśnie przedstawić tę grę wam, naszym widzom. Tak jest. Albo przyszłym widzom, bo może traficie tutaj z powodu Wirtualnej Rewolucji do nas. Do reala z wirtuala. Misiak, jak ci się podobała Wirtualna Rewolucja? Co o niej myślisz? Jakie masz takie swoje przemyślonka? No ogólnie mi się gra podoba. Przyjemnie się w nią gra. Przyjemnie jest pomyśleć, trochę pomurzyć, trochę też z innymi graczami się poprzytykać tutaj, powalczyć o ten teren. Jest to na pewno w jakiś tam, powiedzmy, ciekawie zrobiona planszówka. Przy czym ja jeszcze bardzo lubię klimat cyberpunka, więc to mi jeszcze bardziej siada. A tutaj gdzieś są jakieś podrygi do tego, żeby do tego klimatu cyberpunka uderzać, więc to na pewno z mojego punktu widzenia też jest na plus. I te wirtuale, i te stawianie serwerów. Fajnie. Może trochę, można by więcej wcisnąć tego cyberpunka w całą tą planszówkę. Nie wiem, czego to jest kwestia, czy tego filmu, który powstał wcześniej, że bardzo do niego się odnosili, ją tworząc, czy może nie mieli pomysłu za bardzo, w jaki sposób tutaj wcisnąć więcej takiego klimatu hard cyberpunkowego, a go mi trochę mimo wszystko brakuje. Można byłoby go, mogłoby być go więcej. Tak? Gdyby było go więcej, to ja bym się tylko bardziej cieszył, no ale tak jest spoko. Natomiast z minusów uważam, że, znaczy nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie jestem jakoś mocno planszówkowy, to znaczy ja nie jestem osobą, która ogrywała tytułów dziesiątki, setki i nawet nie znając tak wielu gier, jak grając w tą grę, ciągle mam takie wrażenie, że każda albo prawie każda z mechanik, które są tutaj włożone, już gdzieś była, już gdzieś ją widziałem. Już wcześniej o tym rozmawialiśmy też, że to jest po prostu konfiguracja różnych mechanik z różnych planszówek. Z części nawet ja, grając w mało tych planszówek, już mogę pokojarzyć, że widziałem gdzieś, że coś mi się kojarzy. Nie wiem, wybieranie, kto jest first playerem, jakaś mechanika zdobywania przychodów z każdą kolejną turą, jakieś negatywne interakcje. No właściwie to mam takie trochę poczucie, że nie ma tutaj nic jakoś super odkrywczego. Przynajmniej na tyle, żeby zrobiło we mnie taki efekt wow. Także o kurczę, no to jest super pomysł, to jest coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. No i to wszystko sprawia, że gdybym miał okazję jeszcze kiedyś zagrać w przyszłości, to na pewno tak, bo dużo jest takich, tak jak mówię, fajnych okazji do tego, żeby sobie porozkminiać, pobudować te kombosy i popróbować. Natomiast nie zachwyciła mnie ta gra do tego stopnia, żeby mając mało planszówek u siebie na półce, akurat ją dorzucić do mojej skromnej kolekcji. No bo tak jak mówię, dla mnie nie miała niczego takiego jakoś specjalnie odkrywczego. Także to chyba tyle ode mnie, tak jak wcześniej mówiliście. Jak coś mi jeszcze przyjdzie do głowy, to wam będę się wtrącał. A powiedz mi jeszcze, bo sam powiedziałeś, że nie grasz jakoś turbo dużo, tak? Że grywasz w planszówki, zresztą graliśmy i w Grę o Tron, i w różne inne też większe tytuły. Jak oceniasz, jeśli chodzi o taki próg wejścia? W sensie, ciężko ci było w ogóle zasiąść z nami do tej rozgrywki? Nie. Czy to za pierwszym razem, czy dzisiaj? Może to jest faktycznie plus, że bardzo łatwo jest tą grę skumać, zacząć sobie w nią grać i to dość szybko idzie.
Względnie są intuicyjne wszystkie te obrazki, wszystkie ikonki. One mówią, co można robić, co się robi, więc bardzo szybko dzięki temu można załapać zasady, co jest fajne, ale no wiesz, no, są gry, które mają też proste, niski próg wejścia, proste zasady, nie? A jakoś w samej rozgrywce właśnie czujesz tą wyjątkowość. Okay. To do tego pije. Mietkins pisze na czacie: Misiu, i powiedz to, serwery nie grają. Jest tylko jedna mechanika, której nie było, a mianowicie serwery, których się nie opłaca wystawiać, pisze Mietkins. No, żałuję, że czas mi w pierwszej rundzie buchnął drugą kartę do robienia serwerów, wtedy miałbym cztery kasy więcej. Czy tam, efektywnie serwer byłby za 6 i wtedy bym wam wszystkim pokazał, jak te serwery tutaj grają. Ale teraz mi buchnął tą kartę, więc miałem tylko 2. I tak najwięcej w całej grze, ale no dobra, serwery nie grają. Okej. Okay. I tyle na razie, tak? Jak coś, no to... Tak. Dobra. To ja muszę powiedzieć, że Wirtualna Rewolucja mnie trochę zaskoczyła. W sensie nie słyszałem o niej nigdy wcześniej, ani o filmie nie słyszałem, nie wiedziałem w ogóle, z czym to się je. Dopiero gdzieś takie pierwsze kontakty właśnie w momencie, kiedy pojawiały się te przebitki, że Czacha ma właśnie Wirtualną Rewolucję wydać, to wtedy gdzieś tam się bardziej tym zainteresowałem, gdzieś sobie ściągnąłem instrukcję. No i generalnie pierwszy taki pierwszy kontakt był dla mnie takim trochę, może nie tyle, że się bałem, tak, ale generalnie zobaczyłem sobie tą instrukcję, nie wczytując się w nią, zobaczyłem, ile ona ma tej ikonografiki, tak, ile tam tego wszystkiego jest, i tak trochę się bałem, że to będzie rzeczywiście takie po prostu pogmatwane, pogmerane, tym bardziej, że mamy tutaj do czynienia z autorem, który wcześniej z grami planszowymi nie miał nic wspólnego, więc można się było spodziewać naprawdę różnych rzeczy. No i tutaj przy tym, jak się już na to właśnie w ten sposób spojrzy, to Wirtualna Rewolucja mnie pozytywnie zaskoczyła. Mamy tutaj grę, w której dla mnie jej jedną z mocniejszych stron jest właśnie ta przystępność, gdzie samej instrukcji, takiego stricte tekstu, ile my potrzebujemy się nauczyć, to jest raptem kilka stron, gdzie to wszystko jest opisane z przykładami, z wyróżnieniami rzeczy, które są takie najbardziej istotne, więc rzeczywiście trudno się w tym pomylić, chociaż i tak zdarzały nam się pomyłki przy tych pierwszych rozgrywkach. Więc tutaj to, że właśnie jesteśmy w stanie sobie kogoś wprowadzić, to jest na pewno duży plus. Druga kwestia, przeważnie gry tego typu też cechują się różną formą jakby wydania, tak? No, mogliśmy dostać jakieś bardzo duże figurki, jakieś bardzo duże komponenty, duże elementy. Tutaj nie jest to moim zdaniem rozdmuchane, a z drugiej strony jest bardzo estetyczne. To, co my dostajemy, te komplety graczy, są wykonane solidnie, z drewienek, bardzo fajnie się prezentują. Serwery, mimo że są bardzo trudne do ogrania moim zdaniem, ja bym jeszcze nie ryzykował tezy, że są absolutnie niegrywalne. Myślę, że mogą być jakieś sytuacje, w których te serwery będzie się opłacało budować, bo trafimy na taki cel, trafimy na taki wirtual, jeden, drugi, tak? Bo są też wirtuale, które z tym grają. Więc być może do sprawdzenia, ale to na pewno przy dużo większej próbie po prostu gier. Ale może się oczywiście okazać, że te serwery po prostu tutaj nie pasują i po prostu nikt w nie szedł nie będzie. Tutaj, jeśli chodzi o kwestię tego wykonania, to poza tymi fajnymi komponentami gracza, dla mnie bardzo fajnym rozwiązaniem jest właśnie ta planszetka. Ona też jest bardzo z głową wykonana. To, że mamy cały schemat jakby rundy po prostu w prosty sposób opisany. To, że mamy takie pewne podpowiadajki, jeśli chodzi właśnie o te obrony, o to, co gdzie możemy zdobyć. To, jak są główne akcje opisane, bo one też są opisane w taki sposób, że trudno się w tym pomylić. I mimo, że na przykład właśnie, czy stawiając serwer, czy produkując wirtuala, łatwo jest zapomnieć o tym, że gdzieś tam można, że trzeba dobrać tą korupcję, że trzeba się dźwignąć na tym torze dochodu, tak? A tutaj wystarczy po prostu patrzeć sobie ikonka po ikonce, wykonywać te zadania, które tutaj mamy, i nie trzeba po nic więcej sięgać. Druga kwestia, czyli kwestia samej instrukcji i tego, że właściwie
połowa tej instrukcji to jest opis wszystkich kart agentów, to jest opis wszystkich kart nekronów, wszystkich kart celów końcowych, wszystkich kart, tam są jeszcze opisane, co tam jest jeszcze opisane? Coś jeszcze, któreś karty tam są wymienione. Nekrony są... Tak, korupcja, tak, dokładnie. Więc nawet jeśli mamy wątpliwość przy którejś ikonach, to i tak jesteśmy w stanie sobie po to sięgnąć. No i na koniec kwestia tego tutaj z tyłu, tych plecków. Te plecki są bardzo przydatne, raz, że widzimy sobie wszystkie ikony, ale to, co mi się najbardziej tutaj podoba, to jest właśnie ta kwestia, zawsze, przeważnie jest tak, że siadając do jakiejś planszówki, mamy jakąś jedną konkretną osobę, która tą planszówkę albo nam przedstawia, ogarnia, ona jest jej właścicielem, nie wiem, bardzo lubi taką rolę, powiedzmy, lidera, jest animatorem. I dla takiego animatora ta druga część tutaj tej instrukcji to jest w ogóle świetna sprawa, bo tutaj jest po prostu powiedziane, jak idzie tura, co się dzieje po zakończeniu tury, w turach od 1 do 4, co się dzieje na koniec gry, za to jest punktowanie, więc to wszystko tutaj mamy powiedziane. Coś, czego tak się zastanawiałem, coś, czego mogłoby mi trochę tutaj brakować, chociaż z drugiej strony może to rzeczywiście zostało dobrze przypomnione, tutaj muszę się jeszcze z tym, powiedzmy, przespać. Nie wiem, czy niewygodniej by mi było, gdyby po prostu dookoła toru szła jakaś punktacja, żeby można było sobie to śledzić, trakować, a nie po prostu zliczać to wszystko na sam koniec. Tylko, bo że punktów też nie liczysz na bieżąco. No tak, to prawda też. Jest coś w tym. Rozwiązanie z notesikiem moim zdaniem jest porządne pod tym kątem. Jasne. No i tutaj też trzeba pamiętać o tym, że jak na grę taką właśnie Aria Control, masa rzeczy tutaj nam punktuje, bo i mamy wirtuale, i sami ci agenci. Nie wiem, czy to ty powiedziałeś przy tej naszej pierwszej grze, czy to Błażej powiedział, że w tej grze właściwie zrobisz cokolwiek, pójdziesz na fajkę albo pójdziesz tak, na spacer i tak dostajesz punkty, tak? Bo rzeczywiście bardzo wiele rzeczy tych nam daje. To, że dają nam te prawa własności, o te prawa własności się szczypiemy, ale sama już obecność na planszy daje nam punkty, tor dochodu, wirtuale, serwery, więc tych punktów da się nazbierać wszędzie. A mam też takie wrażenie, że nie za bardzo jesteś w stanie odciąć jakby zbyt wielu gałęzi, żeby skupić się tylko na jednych. Ja tak próbowałem trochę dzisiaj zagrać, żeby iść tak bardzo stricte w te wirtuale, ale też mi to nie poszło. Chyba nie poszedłeś w nic. Tak, a finalnie poszedłem w nic. No, generalnie miałem trochę tych punktów na wirtualach, trochę miałem tych punktów na koniec gry, ale generalnie nie zazębiło mi się to. Z tym, że jeśli chodzi o to punktowanie, to ja mam wrażenie takie, że najlepiej w tej grze iść po trochu we wszystko, żeby ze wszystkiego jakiś tam punkt chociaż skapnął, przy czym mieć jakiegoś takiego mocnego konika, jakiegoś jednego kombosa, który najlepiej punktuje. No i tutaj jest problem taki, że tak naprawdę taki solidny boost punktowy wyobrażam sobie, że można złapać tylko z wirtuali. Tylko one tak naprawdę mocno się skombują, tak żeby mieć 40 punktów, wiecie, plus z jednego czegoś. Nie? Nic innego nie daje ci takiej opcji. Nie wiem, jak serwerów nawet 7 wybudujesz, to nie masz tylu punktów z tego. No tak, bo to jest 27 chyba, tak? 28. Tylko, że na przykład sam serwer bez piątka wpływów i tak daje ci kontrolę, czyli daje ci jeszcze dodatkowe 2 punkty na koniec gry. I daje ci, że to. Ale tego nie przetestowaliśmy, czy jakby pójść właśnie bardzo mocno w serwery. Czyli 7 serwerów nie daje ci tylko 28 punktów, ale może ci jeszcze dać plus 14, tak? Okay. Czyli już 42, nie? Okej, okay. No okej. Okay. No plus tak. Serwerów masz na przykład większy przychód, więc na koniec gry tylko, też się tak, tam... Tak jak tutaj Mietkins powiedział, serwery są drogie, nie? Są drogie, tak. Jak na te tam 40, okej, okay. Do wykręcenia jest 40 plus punktów, możesz mieć jeszcze z celu jakieś punkty, więc super. Jeszcze więcej można na tym natrzaskać, ale jest to drogie, dlatego na razie wygląda na to, że średnio się to opłaca, więc jak odrzucimy te serwery, to zostają ci tylko te wirtuale tak naprawdę, do takiej solidnej, jednorazowego strzału punktowego. Nie? No tak, no bo gdzieś tam te dystrykty widać, kto kontroluje, tak? Wiadomo, tak. Że raczej będziemy chcieli szczypać tego, kto ich ma dużo, że gdzieś tam raczej nie dopuścimy do hegemonii, chociaż dzisiaj tak naprawdę obecność na planszy mieliście w dwójkę zaznaczoną, ja średnio miałem tam opcję się wkaraskać. Fajne też jest w wirtualnej rewolucji, co znowu na taki chłopski rozum, na pierwszy rzut oka wydawało się być dużym minusem, ale naprawdę fajnie dla mnie grają te karty korupcji. W pierwszej grze, którą grałem, miałem tak, że te karty korupcji były dla mnie w ogóle, ja na nie nie patrzyłem, w sensie karty korupcji tak mi siadały,
czy nie siadały właściwie, że mogłem je sobie wszystkie po prostu wyrzucać. Miałem ich 9 i jedna może mnie troszeczkę afektowała, tak? Mieliśmy znowu przykład twój w tej wcześniejszej grze, gdzie właściwie co karta to było po prostu droga przez mękę, tak? Bo to tak. Cały czas się odbijało, nie? I dzisiaj miałem taką grę, że mnie te karty korupcji dużo bardziej bolały i bardzo ich nie chciałem mieć. Zresztą ja tam, nie wiem, ze 2 razy miałem Interpol na sobie albo raz, bo musiałem mocno się pilnować z tym, bo cały czas na ręce miałem takie karty, jak tobie podawałem, czyli chociażby te wirtuale, czy dochody, które potem są też upierdliwe mimo wszystko, czy właśnie rzeczy, które mi wywalały w ogóle agentów spod planszy, gdzie ja wiedziałem, że gdzieś tam w tym endgame'owym skorowaniu oni będą mi tam potrzebni, tak? Więc nie byłbym w stanie sposób się obronić, więc też trochę więcej nacisku musiałem na to położyć i to jest też dla mnie fajne i też dobre rozwiązanie, tak? No bo tutaj nie każda gra będzie taka sama, tak? Nie dość, że część agentów nam wypada, że będą wchodziły różne nekrony, że nekron końca gry będzie inny, że będziemy mieli inne w ogóle te początkowe rozstawienie, jeśli chodzi o samą mapę, tak? Czyli te karty lokacji. To, że agenci się będą pojawiali też w różnych lokacjach, mimo że nie mamy ograniczeń co do wysyłania dyrektorów, to już później, w późniejszych fazach gry, jednak szkoda jest wysłać dyrektora gdzieś, gdzie już i tak mamy prezencję, tylko po to, żeby kupić agenta, no bo to jest jakby strata ruchu, nie? Dużo bardziej by się opłacało iść gdzieś na drugi koniec planszy i tam sobie gdzieś albo się zagnieździć, albo coś przejąć, no ale znowu wtedy albo rybki, albo pipki, tak? No albo mamy kontrolę, albo kupujemy agenta. Więc tutaj fajne są te rozkminy. No i coś, co dla mnie przy tym fajnym wykonaniu, fajnych grafikach na kartach, fajnych tych umiejętnościach agentów, tym, że jesteśmy w stanie zrobić dużo tych szachermacherów, przy przystępnych zasadach, no to coś, co jeszcze dla mnie jest takim ostatecznym podbiciem, no to jest kwestia ceny, bo umówmy się, że o tym też by trzeba sobie powiedzieć. Jeśli cena w przedsprzedaży to jest 149 zł za pudełko z grą, gdzie naprawdę ta gra, tej grze niczego nie brakuje, ona nie musi być wybitna jakby tak naprawdę i ja też nie uważam, że ona jest pozbawiona wszelkich skaz i wszelkich błędów, ale w tej cenie przedstawiciel tego gatunku, który daje nam tyle radochy, a w sumie ma naprawdę przystępne zasady i nie musimy grać tylko i wybitnie z osobami, które siedzą w tym planszowym świecie bardzo, bardzo mocno. Na fali popularności Cybera, który właściwie no, szturmem przechodzi przez i internety, i nie internety, to moim zdaniem jest naprawdę uczciwy interes. Więc dla mnie Wirtualna Rewolucja już po rozegraniu tej gry to jest plusik, to jest pozytywne zaskoczenie. That's all, folks. Ja sobie w ogóle tak mnie troszeczkę wybiłeś z rytmu, bo ja byłem pewny, że to ja po misiu będę mówił, a... Aha, no przepraszam. Znowu poszedłem zegarem. Poszliśmy zegarem, no myślałem, że po prostu jako tutaj tak, osoba prezentująca grę tutaj zakończysz. I kurczę bele. Powiedziałem przed streamem taki generalnie śmieszek, nie wiem czy to już lata po jakichś grupach po prostu facebookowych, ja nie widziałem, jeśli ktoś już coś takiego stworzył, to przepraszam za plagiat, jeśli nie stworzył, to roszczę sobie do tego prawa autorskie, mianowicie mamo, możemy mieć cyberpunka, słuchaj, mamy cyberpunka w domu, nie? No i cyberpunk w domu, nie? Jeżeli chodzi o Wirtualną Rewolucję, to jest gra, przy której ja się kurczę, tak autentycznie stresuję, bym powiedział. Tak lekko, tak, ale mnie ona wkurza. Chłopaki tutaj podnieśli wcześniej taki zarzut, że możesz odejść od stołu i tak zapunktujesz. Ja mam właśnie w drugą stronę. Ja z każdym ruchem widzę punkty, które ja tracę. Tutaj jest po prostu tyle przeciągań liny, tutaj jest tyle... Nawet rzeczy, komponentów, które zdobywasz. Zdobywasz agentów, zdobywasz rozwinięcia, zdobywasz wpływy, serwery na planszę i możesz je tak naprawdę stracić w każdym jednym momencie, jak wejdzie ci jakaś korupcja, ty będziesz wyczyszczony z tarcz i tyle. Po prostu pytanie, czy zabezpieczenie się przed tym, żeby coś stracić, jest bardziej opłacalne, niż to, że faktycznie zrobisz jakiś inny ruch, który da ci po prostu więcej punktów i w ostatecznym rozrachunku, kiedy spiszesz coś na straty, to jednak jesteś ten minimalny po prostu jakiś tam plusik do przodu.
Ja po prostu autentycznie się stresuję w tej grze. To jest gra, w której ja robię sobie jakiś kombos, coś tam sobie po prostu staram się pozdobywać, poukładać, a sytuacja się może zmienić po prostu w momencie. Jest tutaj dużo negatywnej interakcji, takiej charakterystycznej po prostu dla Aria kontrolek, bo sam fakt tego, że ja ustawiam sobie na przykład swoje wpływy w jakimś dystrykcie i już wiem, że ja już tam jestem w ogródku, już się witam z gąską, już mam tam to prawo własności, już w następnej turze po prostu będę robić kombosa. No ale przed moim ruchem jest jeszcze powiedzmy tam dwóch, trzech innych graczy, nie? I oni raczej nie pozwolą mi na to, żebym ja tak ose po prostu tam wlazł jak po swoje, no, tylko tam też mi troszeczkę pobijają szpilek, nie? W międzyczasie. Zauważ, że Adaś przez brak interakcji na planszy doprowadził do tego, że my nie mieliśmy w żaden sposób opcji go uwalić tutaj, nie? Dzisiaj było trochę inaczej, bo faktycznie było mniej prezencji tego jednego z trzech graczy, więc też ta plansza dawała nam dużo więcej swobody, tak? I faktycznie mogliśmy się po prostu skupić na jakichś konkretnych terenach. Nie mieliśmy też to. Nie możesz też zająć wszystkich terenów, bo tak naprawdę też bardzo łatwo je możesz stracić w każdej chwili, nie? Więc skupiasz się tak naprawdę też na powiedzmy dwóch, trzech dystryktach, starasz się utrzymać tam kontrolę. Też jeżeli nie uwalą cię inni gracze, to uwalą cię na przykład karty korupcji, które wejdą i które biją po prostu totalnie losowo. Karty korupcji są losowe. To jest mechanizm, który też mi się bardzo mocno podoba, że jest to jakiś po prostu taki dodatkowy koszt, którego ja się tak naprawdę nie wiem, czego się spodziewać po wykonaniu jakiejś akcji, a z drugiej strony, no to może być bardzo mocno uwalające, może być totalnie mech, a wręcz może mi pomagać w sytuacji, kiedy wyrzucę korupcję, nie obronię się przed nią i spadnę na przykład na torze przychodu i dzięki temu nie muszę się martwić jakimś tam mocniejszym atakiem nekronów. Albo jeszcze dostanę w ogóle bonus za to, że jestem najniżej na torze. No super, nie? Fajnie. Więc tutaj jest duża losowość, bo faktycznie może się trafić tak, że komuś po prostu te karty wpadają tak, że no nie ma co po nim zbierać i tutaj tak naprawdę też to, o czym wspominaliście, czyli charakterystycznie dla Aria kontrolek, jeżeli widzimy, że któryś z graczy dostaje po dupie, no to tak naprawdę nie opłaca nam się też za bardzo go bić, no skoro już gra go bije, no to my się możemy skupić na tym, żeby bić innego gracza, nie? Niż jeszcze dojeżdżać tego jednego samotnego, bo to, że on nie zdobędzie punktów w tej grze, to nam niekoniecznie musi dawać dużo punktów, nie? Czasami wykonujemy takie ruchy, które właśnie są bardziej negatywne dla kogoś, a mniej po prostu intratne i z korzyścią dla nas. Ja mam tutaj też problem, jeżeli chodzi o kwestie graficzne, bo też jak najbardziej zgodzę się, że przechodząc obok wirtualnej rewolucji, ja nie wiem, czy ona by mnie zainteresowała na tyle, żeby po prostu się przypatrzeć. I fajnie, że ona się mimo wszystko pojawiła i też ostatnio na naszym graniu, tak, gdzie mieliśmy okazję ją sobie też poogrywać przed strumykiem, więc to faktycznie, ta prostota zasad, ona jednak jest w stanie szybko przekonać do tej gry. Ta plansza później już po którymś razie, po którejś partii faktycznie robi się mocno czytelna i faktycznie tutaj jakieś grafiki nie są za bardzo potrzebne. Natomiast i tak uważam, że ten poziom graficzny jest mocno nierówny. W sensie karty, które mamy z agentami, karty, które mamy z wirtualami, one są ładne, ale ja totalnie nie mam pojęcia, co one przedstawiają. Nadal. Nie? Grałem w tę grę już x godzin, no bo partia tutaj jednak trwa te 2-3, a przynajmniej te nasze dotychczasowe. Ja nie mam pojęcia, co tam jest na tych kartach. One są fajne, kolorowe. Spoko? Okej? W jakimś takim klimacie futurystycznym? Co one przedstawiają? Nie wiem. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Ale gdzieś tam tak kątem oka, no powiedzmy, że cieszą. Tutaj faktycznie ta jakość, jeżeli chodzi o kwestie wykonania i ten stosunek ceny do jakości, na pewno jest mocno, mocno fair.
fakt, że mamy na przykład indywidualne pionki tych serwerów, tak? Które no, są fajnym cynkowskim rozwiązaniem. Mogłyby być to po prostu małe kostki tych powiedzmy dyrektorów, tak, duże kostki serwerów i okrągłe dyski, jeżeli chodzi o wpływy, i to też by działało, też by załatwiało sprawę, a tutaj jednak to wydanie jest tak no, troszeczkę podkręcone i czy to wpływa na jakiś tam klimat? Niekoniecznie. Moim zdaniem tutaj ta gra mogłaby być o czymkolwiek. Nie czuję tutaj za bardzo tego klimatu futurystycznego. Jeszcze wracając do kwestii mechanicznych, bo tutaj chyba myślę, że kwestie te graficzne to już. A, okej, okay, jeszcze mi jedno przyszło do głowy. Adaś mówił o tym, o tej ostatniej stronie, tak, z tym rozkładem rundy, tak, i tak dalej. Tak, troszeczkę się zacząłem zastanawiać, czy jeżeli mamy już tutaj tyle tej ikonografiki po prostu nadziubanej, to czy na przykład nie przydałoby się gdzieś, nie wiem, powiedzmy tutaj na dole, tak? Jakaś taka po prostu schemat nie? Rundy, tak. Schemat rundy i powiedzmy schemat tego końca rundy, tak? Tego zakończenia, co robimy na końcu fazy, co musimy zczyścić i tak dalej. Bo tutaj faktycznie no, są fajne oznaczenia na tej planszy, co wypada, gdzie, co i jak, w jaki sposób płacimy dyskami, ci agenci, gdzie oni wchodzą i tak dalej. No to jest w miarę w porządku. Natomiast zastanawiałem się, czy z jednej strony fajnie by było, gdyby to było na planszy, z drugiej strony, czy to by spowodowało, że ta plansza byłaby jeszcze trochę bardziej, powiedzmy, nie wiem, strokata i tak dalej, no, trochę tak na dwoje babka wróżyła. Dobra. Wracając jeszcze do kwestii mechanicznych. Te korupcje mi się podobają, mimo tego, że są losowe. Natomiast... Kurczę, miałem i uciekło mi z głowy. No tak. Technologie, które wirtuale, tak? Technologie wirtuale, jeden short, tak? Ja już mówiłem, ta gra dla mnie może być o czymkolwiek, tak? Dla mnie to są po prostu karty technologii z celem końca gry, które po prostu za spełnienie jakiegoś warunku dają mi jakiś boost, a na koniec gry po prostu dają mi punkty. To jest póki co po tych naszych grach, które rozegraliśmy. Wydaje mi się, że to jest taktyka, która daje najwięcej korzyści. Jak faktycznie ktoś sobie odpowiednio skombinuje, odpowiednio tym zagra, też wyprzedzi trochę innych graczy, to jest całkiem w porządku, bo to przy grze Aria Control, przy grze, która ma chociażby, no, moim zdaniem, tak całkiem sporo losowości, jeżeli chodzi chociażby o kwestie korupcji, chociażby o kwestię początkowego ustawienia, gdzie z początkowych kart może wyjść, że ktoś ma na przykład całą dzielnicę, a może i nawet dwie, nie? Więc może się tak zdarzyć i wtedy no, zaczynasz grę i już masz fajny boost na starcie, nie? Jasne, że jesteś wtedy pierwszy do odstrzału, natomiast no właśnie, czy wykorzystasz sobie, no... Mieć na przykład serwer za free, w sensie bez konieczności wystawiania tam dysku, no to w takim, powiedzmy, pierwszym ruchu w miarę spoko opcja, nie? Tylko w pierwszym ruchu wszędzie będziesz miał dyski. Już tam się, powiedzmy, zaczynasz tam, nie? Proszę? W pierwszym ruchu i tak wszędzie będziesz miał dyski. No ale nie musi być twojego dysku na przykład, żebyś wsadził serwer, tak, nie? Tak, ja wiem. Na przykład, nie? Z tych praw własności. Więc... Fajne i podoba mi się to, że one są całkiem różnorodne i faktycznie są takim łakomym kąskiem, że jak ktoś już to zdobędzie, to po pierwsze musi się trochę napocić, a po drugie, no właśnie też go z jednej strony jest łatwo ukrócić, z drugiej strony podoba mi się ten zabieg, że faktycznie no, to nie jest tak, że ktoś ci wjedzie i ty po prostu tracisz tę kartę, tylko musisz stracić dwie strefy w danej dzielnicy, więc faktycznie tutaj no jednak stół musi po prostu w miarę cały cię utemperować. To jest w porządku. I właśnie w tej losowości, w tej takiej no Aria Control pojawia się ten element gry euro. Pojawia się element technologii zwanej pieszczotliwie przez Adasia wirtualami. Zwanej przez autora wirtualami. No dobra, no wirtuale.
może technologiczna rewolucja na przykład, które tak naprawdę są takim naszym kombowaniem. Pojawia się wątek agentów, którzy no, też wchodzą losowo do gry, nie? Natomiast no, jacy będą, no, trudno się spodziewać, ale fajnie jest zbustować się po prostu ekonomicznie. To powoduje, że tych agentów jest mało, oni są intratni i faktycznie no, raczej się wszyscy na nich rzucają. Tak, musi być taki agent, który no, jest bezużyteczny dla w zasadzie całego stołu, żeby faktycznie się nie opłacało go kupić. Natomiast co do zasady granie agentami, no, boostuje nas po prostu ekonomicznie i to jest... To, że oni co turę dadzą nam, nie wiem, trzy kasy, co turę dadzą nam tarczę, a dopiero wtedy też odpowiednie granie, tak? W którym momencie już stwierdzimy, że nie chcemy jednak przenosić go na kolejną rundę, tylko już teraz weźmiemy go po prostu do siebie jako rozwinięcie i będziemy z niego korzystać w takiej pełnej krasie. No to jest fajna decyzyjność. To, jak sobie to skombimy z technologiami, bo nie da się też za bardzo pójść we wszystko i trochę też, no właśnie, nie da się pójść we wszystko, ale jeżeli pójdziesz tylko w jedną rzecz, no to w sumie technologie cię ograniczają, no bo mają swoje maksymalne ilości punktów, które mogą ci dać. To jest zabieg, który też mi się całkiem podoba, gdzie... Faktycznie wprowadza to trochę takiego balansu do gry, gdzie no jak ktoś pójdzie grubo w technologię, albo jak komuś jeszcze te technologie po prostu się skąpią, a już no teraz to... już to złośliwie. Proszę? Nie, nie, nie. Mówię całkiem poważnie. Jak komuś się po prostu bardzo mocno skąpią te technologie, no to tak naprawdę nie zownuje całego stołu aż tak bardzo, tak? No bo gdybym ja nie miał limitów, no to ja dzisiaj wygrywam o 30 albo i 40 punktów, nie? A nie o 15, tak? A chociażby ostatnia gra, którą graliśmy z Mieciem i z Ponchim, tak, których serdecznie pozdrawiamy, to była gra, gdzie Mieciu w dwóch ostatnich ruchach no, zabrał mi po prostu 30 punktów. Bo tak, no bo po prostu wykonał takie ruchy, którymi ściągnął mi kontrolę, którymi ściągnął mi prawo własności do dystryktów i tak dalej, więc da się tutaj faktycznie zrobić całkiem sporą różnicę, tak? I wydaje mi się, że no, mimo wszystko te ilości punktowe, które tutaj są, serwery jak gdyby to przemilczymy, tak? Ale pozostałe kwestie wydaje mi się, że są całkiem nieźle zbalansowane, nie? I tutaj nie wiem, czy to jest kwestia tego, że autor nie ma jakiegoś takiego większego doświadczenia w tworzeniu, w projektowaniu planszówek. Jeśli to jest jego debiut, to czapki z głów, bo faktycznie jest to debiut na naprawdę niezłym poziomie. Jeżeli chodzi o mechaniki, jeżeli chodzi o to, że może to, co powiedział Misiu, tak? Tutaj nie ma, ta gra nie wystrzeliwuje z butów, tak? Ale ona jest całkiem działająca, nie? Natomiast jeszcze jest kwestia taka, że jeżeli ktoś jest średnio przekonany do tej gry pod względem, nie wiem, właśnie tych kwestii losowości, bo ja też przyznam szczerze, że ja mam taki problem z losowością, bo tutaj ta losowość tak niebezpiecznie bardzo mocno się zbliża do granicy takiej mojej akceptowalności losowości w grach. Wydaje mi się, że ona już tak, kurde, wisi na włosku. Gdyby jeszcze coś tutaj po prostu bardziej wchodziło tak, to by mi się w ogóle nie podobało. A mimo wszystko jest to dla mnie takie jeszcze powiedzmy akceptowalne, tak? Natomiast... To, do czego chciałem dążyć, gra przede wszystkim, mimo prostoty zasad, ma całkiem spory downtime. Mimo tego, że my wykonujemy tylko 15 ruchów przez całą grę, to te ruchy trochę się dłużą. Sytuacja, jak w wielu grach strategicznych, jak w wielu grach Aria Control, jest mocno dynamiczna, może się bardzo mocno zmienić, jest duża interakcja między graczami. Nie ma też takiej interakcji, która pozwalałaby nam odpowiadać na coś w turze innych graczy, więc jeżeli ja wykonam swój ruch, to idę sobie pobiegać,
wracam za 15 minut, bo jesteśmy na przykład w czwartej, piątej rundzie, a przede mną ci dwaj gracze, no jeszcze oni też nie zrobili wszystkich moich ruchów, więc no... No, co? No to idę jeszcze raz do żabki i z powrotem. Więc tutaj, jeżeli ona ma deklarowane według pudełka 90 minut, no chłopaki z Koszalina chociażby grali w dwójkę i z cięciem materiału mieli, tak? Półtorej godziny. My tutaj, no nasze dotychczasowe doświadczenia mówią o tym, że partie tutaj faktycznie trwają w okolicach no 2,5-3 godzin, nie? Na ten moment przynajmniej. Więc to... Wydaje mi się, że ona w pewnym momencie już może się dłużyć, może się trochę nużyć. Jest mimo wszystko dużo do roboty w swoim ruchu, w swojej turze. Musimy faktycznie no, sobie zoptymalizować ten ruch w miarę i pamiętać o tym, że no, jeżeli ja wykonam coś, to zaraz dźwignę się na torze, niby dostanę więcej kasy, ale mnie to po prostu zaraz uwali, tak? Wydaje mi się, że to jest taka, tutaj jest całkiem sporo takich mechanik, które, no okej, okay, gracze Aria Control wiedzą doskonale, z czym to się je, ale oprócz tego, że my na planszy trochę się wychylamy i trochę aktualnie prowadzimy ich, trochę mamy najlepszą sytuację, to jeżeli pójdziemy w drugą stronę, czyli będziemy sobie taką taktyką cichej myszki po prostu tak sobie siedzieć w jakimś tam jednej dzielnicy i się tam trochę okopywać i tak dalej, no to zaraz się okaże, że jak my się tam okopiemy, czy jesteśmy w stanie, nie? No bo na czym zdobędziemy punkty? No jednak musimy ten łebek po prostu z norki wystawić, bo no chociażby no, w jednej dzielnicy no, kilku serwerów nie zbudujemy, nie? Dalej, no jeżeli nawet wykonujemy, idziemy w technologię, no to technologie dźwigają nas na przychodzie. Jeżeli mamy dużo tego przychodu, no to ataki nekronów nas bolą bardziej, nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Akcje, które wykonujemy, które gdzieś tam napędzają naszą ekonomię, które gdzieś tam staramy się bronić przed innymi graczami, chociażby wywalać ich dyski z naszych dzielnic, bo nam bardzo się nie podoba, że ktoś nam wszedł, no to wszystko kosztuje korupcję, tak? Zaraz te korupcje nas dojadą, tak? Więc no, może być całkiem różnie i tak, i podobają mi się te mechanizmy, które powodują, że my cały czas się stresujemy, nie? Cały czas po prostu jesteśmy niepewni naszej sytuacji, nie, możemy bardzo łatwo stracić to, co już do tej pory zgarnęliśmy, tak, zdobyliśmy, ale z drugiej strony i to chyba będzie taka puenta tego wszystkiego, jeżeli już nam coś wyjdzie, to ojejku, jakie to jest satysfakcjonujące, nie? Powiedziałem, że to będzie puenta, no to tyle. Dobra. No to okej, nie przyciągając. Podsumowanie podsumowania, czyli resume wirtualnej rewolucji od Czachy Games. Pytanie numer jeden, dla kogo jest ta gra? No na pewno dla osób, które nie boją się negatywnej interakcji, które lubią gry typu właśnie Aria Control, które może szukają czegoś po prostu w mniejszym budżecie, tak? No bo przeważnie też gry takie do kontrolowania terytoriów to są jakieś większe gry, to są gry z większą ilością figurek, z większą ilością rzeczy, gdzie po prostu wszystko kosztuje, to jest jedno. A drugie, tutaj mimo wszystko to nie jest taki bardzo klasyczny Aria Control, tylko właśnie te elementy budowy jakiegoś takiego naszego silniczka też występują. Więc też to może być w porządku. No i tak naprawdę nie muszą to być osoby jakieś bardzo ograne. Mogą to być jakieś osoby, które gdzieś dopiero startują. Nie powiedziałbym, żeby to miała być gra dla świeżaka takiego kompletnego, że po prostu masz siada i graj. Ale już osoba, która pograła w kilka mniejszych tytułów, takich mniej zaawansowanych, myślę, że spokojnie by sobie tutaj dała radę, tym bardziej, że gra też w tym pomaga, jeśli chodzi o to prowadzenie krok po kroku, więc... Aczkolwiek wydaje mi się, że też czas gry jest na tyle istotny, tak, że może blokować, nawet wprowadzając jakieś takie mniej ograne osoby, no one muszą być świadome tego, że to 90 minut, które jest na pudełko, no to przy pierwszych grach to jest bzdura totalna, tak? To spokojnie możemy to pomnożyć po prostu razy dwa i jeszcze może i dodać nawet, tak? Trochę sobie... ja nie grałem w sumie partii czteroosobowej. Nie wiem, czy ty tam miałeś okazję, bo... Znaczy wszystko chyba w trójkę rozgrywaliśmy.
I wydaje mi się, że no, gdyby tutaj jeszcze czwarta osoba miała dołożyć ten swój downtime i czas na wykonywanie kolejnych ruchów, no to już totalnie bylibyśmy tutaj poskładani i po prostu siedzieli do rana, nie? Dobrze, no to pytanie numer dwa, czyli co odróżnia wirtualną rewolucję od innych podobnych gier, czyli ARIA Control? No bo tak zakładamy, że klasyfikujemy wirtualną rewolucję jako AC. No ja myślę, że te korupcje, nie? Te korupcje, które tak naprawdę są dodatkowym kosztem. Możemy grać w ogóle bez korupcji i robić akcje tylko bez korupcji, ale de facto są akcje takie jałowe, dużo mniejsze, dużo mniej sprytne, tak? Jeśli jednak chcemy zrobić coś znaczącego, coś dużego, jeśli chcemy zaznaczyć swoją prezencję w Neo-Paryżu, no to jednak tą korupcję za każde może nie ruszanie, ale usuwanie czy dokładanie swojego wpływu gdzieś tam musimy brać. I ta korupcja, ona po pierwsze odpala się dopiero jak ją sobie nastakujemy, czyli też jesteśmy w stanie trochę sobie tym kontrolować, a po drugie właśnie też jej efekty będą różne, czasami będą nas bardzo boleć. Jeśli to będziemy widzieli, że takie karty nam się zbierają, to po prostu będziemy chcieli z tym wyhamować, a jeśli widzimy, że raczej to są lightowe karty, no to wtedy możemy iść troszkę grubiej, bo przy czterech lightowych kartach, nawet jeśli dobiorę dwie kolejne, będę miał sześć, no to wiem, że tylko dwie mnie zabolą, tak? Więc wtedy nawet będę chciał dobrać tą dodatkową korupcję, żeby się z niej zrzucić, żeby już wejść na czysto, niż po prostu kisić się z tymi czterema i nie wiadomo, co wyjdzie, nie? Wydaje mi się, że tutaj też to się oczywiście wiąże z tym, co mówisz o korupcjach, ale kwestia tego, że jest mało takich rzeczy, które my zdobywamy na pewniaka. Możemy tak naprawdę wszystko stracić w chwili, może nie wszystko, ale jakieś takie rzeczy, które wiemy, że dadzą nam dużo punktów, a tak naprawdę jedną jakąś taką kartą, jednym nieostrożnym ruchem możemy to, no po prostu nie mamy pewności, nie? Że akurat będziemy musieli jakąś tam daną rzecz odrzucić. No i też kwestia tych technologii, tak? Czyli ten element euro w grze, która jest Aria Control, nie? Czyli element zdobywania właśnie jakichś kart, które mają powiązania między sobą, realizacji też jakichś celów, spełniania jakichś warunków, tak? Co właśnie popycha nas do tego wyjścia na mapę, tak? Do tego faktycznie uczestniczenia w tej grze. To myślę, że to też może być dosyć takie charakterystyczne, nie? Dobrze, no to nasza ocenka w skali BGG, czyli od 1 do 10. Nie wiem, czy mi się chcesz zacząć? No, biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedzieliście, dla mnie to jest fajna gra, na pewno przyjemna do zagrania, powyżej średniej, ale nie zwyżkująca, dałbym 6-7. Czyli 6,5. 6,5, mogę okay. 6,5? No, może 6,5, tak. Może 6 na przykład, 6,6 w okresie. 6 na szynach. Okej, okay. No to 6,5, 6,5 będzie. Okej, okay. U mnie to będzie 7. Dobrze się bawię, będę chciał jeszcze wracać do wirtualnej rzeczywistości. I też potrafię sobie wyobrazić po prostu grono, w którym będę chciał tę grę ogrywać, czyli to też nie będzie tak, że będzie jakieś bardzo wąskie grono, ale też wiem, że no nie każdemu siądzie, nie? Więc tutaj kijem z muszą nie będę, ale ja się będę bawił dobrze, myślę. Czyli ile dałeś? 7. 7, 7 dałeś. Dla mnie też będzie 7. Nie jest to gra, która jakoś wywróciłaby mi mój planszówkowy świat do góry nogami. Natomiast mimo tego, że się przy niej stresuję, to no to właśnie jest też sporo takiej satysfakcji, jak się coś uda i całkiem fajnie się spędza ten czas. Można się w jakichś takich już ostatnich ruchach trochę wynudzić. Też kiedy do nas przychodzi tura, to musimy też poświęcić trochę więcej, żeby sobie pewne opcje po prostu przeliczyć i wybrać tę najlepszą. Nie wiem, czy ona też do końca jest regrywalna, jeżeli chodzi o ilość swoich komponentów. Ja wiem, że tych kart Nekronów jest więcej, jest tych kart agentów więcej, natomiast no chociażby kwestia tego, że praktycznie przewijamy i to kilkukrotnie cały ten deck technologii, które na ten moment technologii, wirtuali, dziękuję, które na ten moment, no nie powiedziałeś, że się płaci po prostu piątkę, jak się mówi złą nazwę komponentu, z dyrektorami już się pilnuje, to tutaj akurat
technologie moim zdaniem są trochę takim przytykiem, jeśli chodzi o kwestię regrywalności, bo innych komponentów mamy powiedzmy trochę więcej, wchodzą w taki no, nieobliczalny sposób do gry, a tutaj mimo wszystko te wirtuale dziękuję. Mogą powodować, że no, jeżeli mamy jakąś taką swoją powiedzmy ulubioną taktykę, no to w to pójdziemy. Będę szukał, będę tego po prostu szukał. Też pytanie, w jaki sposób nam się te cele poukładają, więc tutaj no, to, co wpływa na tę regrywalność, no to jest przede wszystkim ekipa, przy której siadamy i to, co się dzieje na planszy i to, w jaki sposób się tutaj kopiemy po prostu po tyłkach, nie? Ja też widziałem w ogóle na BGG, dzisiaj sobie przeglądałem, że do wirtualnej rewolucji jest dodatek. Jest to dodatek, który daje dodatkowe karty, tylko teraz bij mnie, zabij, nie wiem, nie wiem jakie. Nie wiem, czy nie karty, na pewno nie agentów, na pewno nie wirtuali. Nie wiem, czy to nie są karty dodatkowe końca gry, w sensie takie dodatkowe punktowanie jakby, ale nie jestem pewien. Ja też się troszeczkę zastanawiam, bo jeżeli chodzi o naszych dyrektorów, oni z jakiegoś powodu są różni i też na planszetce są wyrysowani w różny sposób. I to też jest tak naprawdę opcja w jakiejś takiej dodatkowej zawartości, żeby te postacie też miały przypisane jakieś swoje specjalne akcje, jakieś swoje specjalne warunki, które wchodząc na planszę po prostu robią coś innego, tak? Każdy z tych dyrektorów. Tak, no tutaj masz napisane na przykład... instrukcji, że oni inaczej wyglądają, ale działają zupełnie tak samo, nie? No właśnie, więc tutaj jest tak naprawdę szansa na to, żeby tę grę jakoś spimpować. Ewentualnie też drobne, ale dosłownie drobne asymetrie w planszetkach graczy, tak? To też mogłoby wpłynąć trochę na jakiś taki dłuższy żywot tej gry. No ale musiałoby być to wszystko dosyć dobrze zbalansowane, żeby faktycznie nie zaburzyło tego, nie? Na przykład nie wyobrażam sobie frakcji, która by ostro grała w serwery, nie? No i właśnie a propos tej dodatkowej zawartości, tak jeszcze kończąc, mamy tutaj dodatkowe, ale kafelki te dystryktów. I jest na przykład dystrykt NA, ten jakby na wschodzie. Usuń żeton wpływu w dystrykcie, gdzie ty posiadasz serwer, nie? Czyli już masz powiedzmy coś, co możecie, wiesz. No. Także sporo opcji. Jest potencjał, nie jest grą zepsutą, myślę, że no i też na pewno uczciwą, tak? Za taką cenę, jeśli ktoś chce wejść, miałaby to być jego pierwsza Aria Control, to myślę, że jak najbardziej mógłby się tutaj wirtualną rewolucją zainteresować jako takim, powiedzmy, trochę już bardziej wymagającym tytułem, a jednak mimo wszystko dostępnym. Tak jest. No to co? Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wydawnictwu Czacha Games za przesłanie nam wirtualnej rewolucji do tego, żebyśmy mogli wam zaprezentować. Ten egzemplarz chyba puszczamy dalej, nie? Tak. No to też tutaj zostawiamy nasze wyniki po prostu na tym notatniku. Zjem no i co? I bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy naszym patronom, dzięki którym możemy właśnie przygotowywać materiały w takiej jakości, w takiej częstotliwości, czyli wspieracz anonimowy, Rizor, razem mamy wszystko, Misiu, dorosły osobnik, zakazany nich, kawa, garyś oraz piechu. Dzięki tym osobom właśnie tutaj jesteśmy razem z wami. Tak jest. Dzięki wam serdecznie jeszcze raz za dzisiaj. Dzięki jeszcze raz, Misiu, że do nas dołączyłeś. Ja zachęcam was, jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, żeby zostawić subskrypcję na kanale YouTube, żeby gdzieś tam te cyferki rosły, żebyśmy mogli szerzyć tę wieść dalej. Jeśli oglądacie na Twitchu, to zapraszamy właśnie na YouTube'a, jeśli na YouTubie, zapraszamy na Twitcha, a wszystkich i z YouTube'a, i z Twitcha zapraszamy na naszego Discorda, gdzie też wiele się dzieje, do którego znajdziecie link w opisie tego filmu. Także dzięki raz jeszcze za dzisiaj. To były Planszowe Bestie, czyli Paulina Teozłuczu. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska. Dzięki, kawa. Pa, pa. Dzięki wielkie. Pa, pa. Dziękujemy za streama. Planszowe Bestie. Zapraszamy ponownie.